Z tej strony Mephiston, witam na moim kanale i zapraszam na film poświęcony grze Life is Strange. Wydawcą gry jest firma Square Enix, a producentem Dontnod Entertainment. Jeżeli chodzi o grę Life is Strange, to na necie można o niej znaleźć setki filmów, ale że jest to mój numer 2 na liście zeszłorocznych produkcji, postanowiłem, iż na kanale nie może zabraknąć chociaż krótkiej prezentacji tej gry. I see you, Max Caulfield. Don't even think about leaving here until we talk about your entry. I'd never let one of photography's future stars avoid handing in her picture. Do I have to? I just don't think it's that big a deal. Max, you're a better photographer than a liar. Now, I know it's a drag to hear some old dude lecture you. But life won't wait for you to play catch up. You're young, the world is yours, blah, 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 right? But you do have a gift. You have the fever to take images, to frame the world only the way you envision it. Now, all you need is the courage to share your gift with others. And that's what separates the artist from the amateur. You didn't tell me how cute I looked yet. I was about to. You always... Welcome to the real world. No właśnie. Określenie Life is Strange mianem gry zdecydowanie nie odpowiada jej charakterowi. Moim zdaniem znacznie lepszym określeniem jest film interaktywny. Life is Strange nie skupia się na aktywnościach właściwych dla gier komputerowych. Na próżno szukać w niej zręcznościowych wyzwań, strzelanin na każdym rogu, szalonych pościgów lub snucia wyrafinowanych planów strategiczno-taktycznych. Zatem co w niej takiego jest, że po Wiedźminie stała się moim numerem 2? Przede wszystkim fabuła, która przykuwa do ekranu. Z początku wydaje się, że będziemy mieli do czynienia z typowo amerykańskim high school story, ale z czasem robi się coraz ciekawiej i mroczniej. Life is Strange potrafi nas także niejednokrotnie zaskoczyć. Na brak momentów skłaniających do refleksji, czy najzwyczajniej wywołujących wzruszenie, smutek lub radość, też nie można narzekać. Fabuła będąca największym atutem Life is Strange zbudowana jest na bazie cebuli, z której obieramy kolejne warstwy, z czasem uzyskując coraz pełniejszy obraz wydarzeń, w które zostaliśmy wplątani. O szczegółach w tej chwili muszę milczeć, żeby nie spoilerować, ale fabuła jest ciekawa i wciągająca. Co więcej, w pewnym stopniu sami ją tworzymy, co sprawia, że coraz bardziej przywiązujemy się do głównej bohaterki oraz pozostałych postaci występujących w dramacie. Wraz z kolejnymi wydarzeniami zaczynamy obdarzać je sympatią lub wręcz przeciwnie, odczuwamy do nich jawną wrogość. W pewnym stopniu możemy się zacząć identyfikować z poczynaniami pierwszoplanowej bohaterki lub innych ważnych dla fabuły postaci. A propos bohaterki, główna rola przypadła Maxine, która jest studentką fotografii w trakcie przenosin do nowej szkoły i to właśnie jej poczynaniami przyjdzie nam sterować. Jeżeli dodamy jeszcze, że już na samym początku filmu przy okazji traumatycznego przeżycia Maxine odkrywa, iż potrafi cofnąć czas o kilka czy kilkanaście minut, robi się jeszcze ciekawiej. Efekt motyla jest w Life is Strange wszechobecny. Niemalże wszystkie podejmowane decyzje możemy zmienić. Co prawda tylko część tych zmian możemy przeprowadzić już po tym, jak zaobserwujemy, jakie skutki przyniosła wcześniejsza decyzja, ale i tak posiadana możliwość wycofania się z wcześniejszych działań sprawia, że nie jeden raz kilkukrotnie cofamy czas, nie mogąc się ostatecznie zdecydować na któryś z wyborów. Jeżeli jesteśmy już przy wyborach, to najczęściej nie są one oczywiste. I nieraz się okaże, że jak się nam wydawało możliwe, najlepsze wyjście przyniesie opłakane skutki. A żeby nie było za łatwo, nie ma wcale gwarancji, że cofnięcie czasu i zmiana naszych poczynań sprawi, że wszystko zakończy się z lepszym skutkiem.
nie można wykluczyć, że ponownie będziemy cofać czas i wracać do poprzedniej wersji wydarzeń, która zanim poznaliśmy alternatywę, wydawała się nam nie do przyjęcia. Z najważniejszymi wyborami, jakie przed nami stają, wiąże się jeszcze jedna ciekawostka, mianowicie na zakończenie każdego z epizodów, których jest 5, możemy sprawdzić, jaki procent osób podjęło taką samą decyzję jak my, a jak liczna była grupa osób decydujących inaczej. Dodatkowo, odrębnie od całej społeczności można sprawdzić, jak decydowali nasi przyjaciele. It's cool, Nathan. Don't stress. You're okay, bro. Just count to three. Don't be scared. You own this school. If I wanted, I could blow it up. You're the boss. So what do you want? I hope you check the perimeter, as my step-ass would say. Now, let's talk business. I got nothing for you. Wrong. You got hella cash. That's my family, not me. Oh, boo-hoo, poor little rich kid. I know you've been pumping drugs and shit to kids around here. I bet your respectable family would help me out if I went to them. Man, I can see the headlines now. Leave them out of this, bitch! I can tell everybody Nathan Prescott is a punk ass who begs like a little girl and talks to himself. You don't know who the fuck I am or who you're messing around with. Where'd you get that? What are you doing? Come on, put that thing down! Don't ever tell me what to do! I'm so sick of people trying to control me! You are going to get in hella more trouble for this than drugs. Nobody would ever even miss your punk ass, would they? Get that gun away from me, psycho! No! Whoa. What the fuck? How can that be? I was in the bathroom. He shot that poor girl. I held up my hand. And then I was back here. These pieces of time can frame us. I already heard this lecture. From light to shadow. From color. Now Kate is being hassled again. And if Victoria's phone rings, this is real. Now. Shit! Can you give me an example of a photographer? I cannot believe this. Captured the human condition in black and white. Okay, if I'm crazy, anybody? I might as well go all the way. Bueller? Can I actually reverse time? Where did you go, Victoria? Why Arvis? I did now, it. Can you give I me actually an example did it. Of a photographer who perfectly captured the human time condition machine. In black and white? Anybody? Bueller? Max, don't freak out. Not yet. There you go, Victoria. Why Arvis? Because of her keep it together, Max. Faces. You feel like totally haunted by the eyes of those sad mothers and when children. I took my selfie, Jefferson She's asked me a question. Tortured, right? If he does again, I'll know this is for real. Keep that to yourself. Seriously, though, I could frame any one of you in a dark corner and capture you in a moment of desperation. And any one of you could do that. Podsumowując tą krótką prezentację, Life is Strange jest tytułem, który jak najbardziej polecam. Dla osób preferujących fabułę lub gry przygodowe, bezapelacyjny must have. W przypadku zatwardziałych miłośników ciągłej akcji i totalnych mordobić jest szansa, że nawet oni zostaną mile zaskoczeni. I przy Life is Strange odkryją, że również tytuł utrzymany w całkowicie odmiennej konwencji od zazwyczaj preferowanego przez nich gatunku potrafi przykuć ich do monitora, chociaż zapewne znajdą się też osobniki niereformowalne. Life is Strange osobiście oceniam na 10 punktów w skali 10-punktowej, a jedyną poważną wadą produkcji jest uczucie pustki, jakie ono zawładnęło w czasie wyświetlania napisów końcowych.
Nadmienię jeszcze tylko, że to, co było widać, można było obejrzeć w czasie filmu, to jest to praktycznie pierwsze tam 10-15 minut gry, więc nie jest to żaden spoiler. Nie zdradza ten film żadnych istotnych wydarzeń, które będą się działy w samej grze. No i jeżeli uważasz, że prezentacja czy tam recenzja była pomocna lub po prostu ci się podobała, daj łapkę w górę, zapraszam również do komentowania i subskrybowania kanału. Pozdrawiam i zapraszam do ponownych odwiedzin kanału.